Witam Was bardzo serdecznie, jestem Baczo, to jest kolejny odcinek Rust of Might and Magic 6. Kontynuujemy sobie cały czas kampanię Necropolii, gramy Anastazją, naszym magiem na 30 maksymalnym poziomie. Co do naszych zadań, no główna misja to mamy podbić te wszystkie zamki. Jak widzicie, 4 udało nam się już podbić, zostały jeszcze 2. Co do zadań dodatkowych, mamy zgromadzić 1000 szkieletów lub kościanych oszczepników, raczej tych ulepszonych w naszym przypadku. No i jeszcze, proszę ja Was, możemy zebrać 4 części księżycowego dysku, oczywiście da nam to łzę Aszy. Co do tych części dysku, mamy bodajże ile, jedną część? Jedną chyba mamy, tak, jedną mamy, aczkolwiek wiemy dobrze, gdzie się znajdują i teraz zamierzamy przejąć drugą część, jest tutaj, ale to możemy zrobić dopiero, kiedy Ludmiła dostarczy nam statek, ponieważ nie mamy tam nigdzie możliwości kupna statku, z tego co widzę, tutaj z tej strony, więc niestety będziemy musieli poczekać, aż ona nam dostarczy ten stateczek. Przy okazji sobie tutaj możemy podjechać, mamy pierwszy dzień tygodnia, więc plus 10 do mocy przez w zasadzie tydzień czasu. Kamieni oświecenia nie mamy co odwiedzać, ponieważ i tak mamy maksymalny już poziom. No to poczekamy tutaj chwileczkę. Myślę, że to całe przepłynięcie długo nie zajmie Ludmile. Zobaczmy, jak tam zamki, czy my mamy je rozbudowane. W ogóle kryształu nie mamy. Ale one są stosunkowo dobrze tam porozbudowywane. Aczkolwiek chyba nie maksymalnie, ale to w tym momencie nam nie robi różnicy. Mamy 3 zamki, także jednostek mamy naprawdę multum. Ok, bierzemy sobie Ludmiłę. Niech leci na ten nasz statek. I jak najszybciej dostarczy go. Tutaj ile to powinno zająć? No trochę zajmie. Czy ona ma w ogóle jakieś siły? Czy wiezie nam jakieś posiłki? Zobaczmy, bo nawet nie pamiętam. A no wiezie nam to całkiem niezłe. Chyba, że ona by tutaj... A tu mamy sporo tych czartów. Nie, no poczekamy może... Może jednak Anastazją przez ten czas sobie odwiedzimy zamki. Zobaczymy, co my mamy tutaj do budowy. A tu nawet jednostki mamy jakieś wykupione. Aha, czyli stąd... To od razu wykupimy i zaraz momencik, mogę jednostek do wykupienia, mamy naprawdę sporo. Co tu mamy? No tu mamy wszystko zrobione, więc zobaczmy dalej, inny zameczek tutaj. W zasadzie też prawie wszystko, ołtarza nie mamy, ale to nie musimy go wykupować. W sumie portal miejski by się też tu przydał w razie czego. Jeszcze gdzieś mamy jeden zamek tutaj. A no właśnie. To by się przydało. A więc potrzebujemy troszeczkę kryształu, ale to postaramy się zrobić przed końcem tygodnia. Nie będę teraz specjalnie zamieniał minerałów, czyli rudy i drewna, chociaż mam tego na dodatek, ale na daną chwilę naprawdę to nie jest konieczne, bo do końca tygodnia... O, jak szybko. Trochę zabraknie. Kurczę, jednego... No dobra. Płyniesz, nic nie zrobimy. Dobra, Anastazja się od razu tutaj przyczai. Bliziutko. I oddamy szybciutko turkę. No i dobra, Ludmiła od razu może oddać jednostki. No, zrobiła się taka całkiem niezła paczka, widzę, tych jednostek. Myślę, że tutaj już komputer nie jest w stanie mnie zatrzymać w żaden sposób. Kwestia po prostu czasu tylko, kiedy wykonamy te zadania. No i dobra, jeżeli chodzi o artefakty. Zobaczmy, mamy tutaj złote jajo następne, no to dajmy, może Ludmiła tym razem. Okej, resztę możemy tutaj zostawić w sumie bez znaczenia, dobra. Natomiast Ludmiłka musi wyjechać i. Gdzieś ją tu rzucimy do zamku. Sobie może portalem się przenieść, ale może też normalnie, standardowo, że tak powiem, się poruszyć. Natomiast my jak najbardziej tutaj
potem księżycowy dysk się udamy. No, 37 czartów. Nie będzie dla nas żadnym problemem. Dobra, nie będę się bawił. W sumie przyjechaliśmy tu tylko pod ten dysk. Mamy 2. O, 512 tych maniaków. Ale to są słabe jednostki, więc tutaj z nimi żadnego problemu. I co, oddamy turkę, poczekamy jeszcze. 2 kryształy nam brakuje i sobie będziemy mogli zbudować tam budynek. Chociaż stąd w sumie, ale to znowu łódka by nam się przydała tutaj przy brzegu, w razie czego. Chociaż chyba nie ma potrzeby tutaj jechać. Tutaj tak naprawdę, co to za artefakt? Rękawice pogromcy olbrzymów. Nie, to weźmiemy sobie to i złoto. I spadamy do najbliższego zamku chyba. Powinno nam starczyć ruchu. A, starczy nam. O, aż tutaj nas wywiało. No dobra, jak nas tu wywiało, to byśmy sobie skoczyli tutaj na tą arenę. Bo z tego co pamiętam, to nie byliśmy tam. Natomiast ty możesz się udać do zamku. Dobra. Oddamy turkę i Anastazja. Arena oczywiście walczymy. Przyda się nam w ataku lub obrony. Pamiętacie, nam w którymś tam odcinku w tej misji właśnie nie jechałem na tą arenę, ponieważ uznałem, że no nie będziemy mieć szans i po prostu odpuściłem to na późniejszy czas. Natomiast teraz myślę, że to oni nie mają żadnych szans z nami. Zacznijmy może od łańcucha piorunów. No i bardzo ładnie. Teraz możemy sobie tak. Wampiry mogą skipnąć, to oczywiście zamienimy się w jednostki strzelające. O, proszę, tutaj dodacie od razu. Dobra, Bryszek sobie też skipnie. Moje skrzeszenie. Skipujemy, czekamy na jednostki strzelające, które zaraz się będą ruszać, ale mamy jeszcze możliwość lamasu zaatakować, więc śmiało atakujemy. No i liczę. 8 aniołów. Teraz, no może tych, bo one są dosyć szybkie. Dobra, ty się broń. Może skrzesić, bo tutaj chyba jednego lamasu straciliśmy, tak? Zgadza się. No i tkaczka wykończy tutaj te kapłanki, czy cokolwiek, to by nie było tam. Jak widzicie, walka bez żadnego problemu. A tak czy... A w sumie bez znaczenia. Dobra. Możemy się udać do zamku, bo stąd będziemy już... A, w ogóle sobie weźmiemy jednostki. Okej, możemy sobie wykupić jednostki. No dobra, w sumie możemy. Tylko kogo? Na pewno weźmiemy sobie tych oszczepników całych, bo ich potrzebujemy do zadania. Weźmiemy sobie liczę. No, zniknie mi to. Weźmiemy sobie może lamasu. Wampiry, bo mało tych jednostek. Tych jest sporo, 120. To bierzemy. W sumie to by starczyło na wszystkich. Tutaj na 4, tak? Mało kasy. Ale nie chcę wydawać kryształów, ponieważ chcę ten budynek zbudować. Więc na razie się wstrzymam. Anastazja i tak tutaj musi chyba poczekać. Bo my moglibyśmy się w sumie udać teraz gdzieś tutaj. Tutaj tak środek mapy troszeczkę opuściliśmy i nie wiem co tu jest. Moglibyśmy... Tak, oddamy turę, słuchajcie. I teraz znajdziemy sobie najpierw ten zamek, gdzie nie mamy tego budynku. Tutaj jest, widzę. Tutaj chyba nie ma. Tak, i możemy ulepszyć. To jest ostatni dzień. Więc możemy sobie tutaj też troszeczkę jednostek wykupić w tym wypadku właśnie tych, czego nam brakuje kryształu, a i złota mamy mało. Dobra, to nie będę wymieniał tych surowców, w sumie później najwyżej się to załatwi. Lecimy sobie do tego fortu na górę.
czyli tutaj się zbliżymy, będziemy mieć bliżej tutaj do tych ziem, do tego środka naszego mapy, które w ogóle tutaj nie wiemy, co się dzieje. Natomiast Ludmiła. A, mieliśmy tutaj ten księżycowy dysk wziąć. Ale to chyba stąd będziemy mogli gdzieś tutaj przejść. Ludmiła mogłaby gdzieś tu się udać, obczaić te ziemię, co tam się dzieje, żebyśmy w razie czego mogli dostrzec wroga szybciej. Okej. No i mamy pierwszy tydzień z głowy. Ludmiła sobie punkty ruchu weźmie. No i troszeczkę tutaj pozwiedzamy. Zobaczymy, co się tutaj dzieje, żeby... Tutaj idziemy, widzę, do następnego tutaj zamku w podziemiach, czyli do naszego głównego zadania, ale to sobie na ten momencik troszeczkę odpuścimy. Zwiedzamy Ludmiłą tutaj środek mapy. Zobaczymy, co się tam święci. No i co? Turę oddamy, nie będę tam na razie. Do budowania chyba nic nie mamy. Prócz portali chyba. O proszę, no i znaleźliśmy złotą gęś, się wykluła. U kogo się ona wykluła? Zobaczmy. No jest tutaj. 2000 złota codziennie. No fajne, fajne. Dziękuję tam w komentarzach odnośnie informacji złotej gęsi. Już nie pamiętam, od kogo tam było, ale nawet nie wiedziałem, szczerze mówiąc. Okej, więc sobie tutaj zbieramy. Stanie możemy odwiedzić, oczywiście. No, tutaj to już... Nie wiem, po co mi te surowce tak naprawdę, ale... Znaczy, kryształy akurat się przydadzą. Nie oszukujmy się. Dobra. No, byśmy może w górę. I Ludmiła... Jak najbardziej, niech też tutaj zerka, co się tu dzieje. O, to co jest? Amulet zdrowia, okej. Okay. Więc to nas nie interesuje. Tak naprawdę ten amulet. Nie jest tam do niczego potrzebny. Jakieś kości tu leżą. Możemy odwiedzić. Tu jakieś kości leżą. Możemy odkrywać tą mapę, będziemy wiedzieć, co się ewentualnie dzieje. Tutaj jakieś liczę, co tu jest? Księga oblężeń, nawet nie wiem, co to jest, zerknijmy. Oczywiście atakujemy bez problemu, sobie poradzimy. Aha, jeden do punktów zniszczeń zadawanych przez katapultę. Czyli w sumie przy oblężeniach, no to nawet ciekawa rzecz. Ale póki co do oblężenia się nie szykujemy, ponieważ nie widzę tu żadnego zamku w pobliżu. Więc szukamy dalej. Tutaj mamy przejście do tego zamku wyżej nas. Tutaj mamy teren zamknięty. Zgadza się. No to dobrze, ten środek cały czas będziemy zwiedzać, natomiast Ludmiła też będzie gdzieś tutaj buszować. Kości zbierać. Można i tak. Okej. Okay. I... Turka. No cóż to jest? Wrota duchów. No dobra. Na razie to szukamy dalej. O, to możemy przejście przy okazji. Jesteśmy, to zaatakujemy ich. Będziemy mieć wolne przejście, chociaż bardziej się tutaj poruszamy tak naprawdę teleportami teraz. Okej. Okay. O, jest odłamek księżycowego dysku. Okej. Więc lecimy po ten odłamek. Na pewno to będzie już trzeci i czwarty. Wiemy dokładnie, gdzie jest. Więc trzeba będzie się tam jak najszybciej udać, żeby... Co to, 7 wampirów? Nie. Tak nie będzie. Będziemy musieli to rozegrać po swojemu. No i tak, wampiry cofniemy. Oczywiście tak samo i Lamasu. I zaczynamy. Co na początek? No, troszkę mi odjechała mapa. Może jakaś magia. Co moglibyśmy rzucić? Albo spowolnienie. Masowe na przykład. No dobra, rzućmy sobie, chociaż mógłbym od razu zacząć od losu. Ale spokojnie. Spokojnie, niech to będzie troszeczkę ciekawsze niż taki kill od razu. Skipujemy, skipujemy,
skipujemy, liczę. Jak najbardziej uderzamy najpierw te jednostki strzelające. 51. Dobra. Wyeliminujemy ich. Lamasu nie atakują. Nie atakujecie, nie atakujecie. Kaczkę jak najbardziej, to tak dobrze, ostrowanie. Wampir przy użyciu swojej zdolności, żeby mu nie oddać, również zaatakować. Teraz dobrze by było użyć magii. I możemy na przykład użyć implozji. Wampir niech skipnie od kaczka. I to będzie na tyle. Jak widzicie, szybka walka i bez żadnych strat. Ok, bierzemy ten odłamek następny. Czyli został nam jeszcze jeden i wiemy, gdzie jest, więc nie zdążymy w tym tygodniu na pewno złożyć tej łzy. Więc w sumie... No, tu by się... O, proszę, mrowie. Legion, horda, setki mrowie. No, tak nieźle, nieźle. Dobra, to sobie chyba tutaj dojedziemy. Powolutku Ludmiła niech tutaj zwiedza jeszcze. Zobaczymy, co się tutaj dzieje w ogóle. O, proszę. Tkaczka przeznaczenia, horda. No, przylecimy dalej. Tutaj odświęcamy sobie. Odsłaniamy mapę. Dobra, jakieś ognisko widzę leży. Odpoczniemy przy nim. Pozbieramy troszkę kości. Co to nam się... O, my dotarliśmy tak naprawdę, widzę tutaj, do miejsca, gdzie buszuje Anastazja. Dobra, tutaj zdobędziemy punkcik mocy bodajże, ile dobrze pamiętam. A to nam się na pewno przyda. Nie, to obrona przed magią. No, to też nam się może przydać. Setki Cerberów. 600 sztuk, nie? Aczkolwiek zero jakiegokolwiek zagrożenia dla nas. W sumie to co? Można by to zostać. A nie no, zbieramy złoto, bo będziemy jednostki kupować. Nie daj może jakieś plagi czy coś takiego. Chociaż może byśmy wykupili w tym zamku. Zaraz wyjdę. W tym, bo tutaj koło tego zamku będziemy tak czy tak. Więc dobrze by było tutaj. De facto wszystko mamy zbudowane. Więc dobrze sobie tylko po prostu... A nie będę się tak... Od razu tak to zrobimy. No i brakuje nam, słuchajcie, kryształu. Teraz sobie możemy troszeczkę zamienić. No, w ten sposób właśnie. No i tak nam zabrakło tym razem złota, ale dobra. Mamy zapas kryształu, mamy koniec tygodnia. Oddajemy turkę. Prawie legion. Opętani. Ulepszone maniaki bodajże. I zbieramy złoto i jedziemy po ten fragment dysku. Cały czas się będziemy kierować tutaj w tą stronę. No jedziesz, jedziesz. Tu wampiry. Co tu jest? Krwawa szarfa. Nie wiem, co to jest. Gdzie mamy to przejście? Tutaj. Tu mamy to przejście ptaki chyba gromu. Nie, to feniksy. I tutaj mamy ten odłamek księżycowego dysku. Okej. No to sobie tutaj troszeczkę pobuszujemy. Jeszcze tu jakiś artefakt widzę. Pierścień przyspieszenia. To nam się nie przyda. No i dobra. Ludmiła, jedź tu w dół, to będziemy przynajmniej wiedzieć, co gdzie leży, gdzie się udać Anastazją. No proszę, sporo wampirów. Prawie 360 już. No, do 7 duszków to nie będę tego rozgrywał. Drogi... A, to nam się akurat nie przyda do niczego, więc... Możemy odwiedzić sobie manę. O, tutaj też możemy gdzieś
10% życia w następnej bitwie. Może się przydać, jeżeli będzie jakaś poważna bitwa, to... Dobra, dajemy turkę. I lecimy dalej. Ludmiła, jako że jest tutaj pod ręką, to może to złote jajo wziąć. Zerknijmy. Nie, to teraz to już jest złota gęś. Okej. Dysk jest, to tu nic innego jej nie będziemy dawać. Przecież nie ma w ogóle żadnego... A niech ma. Nie od zestawu, ale niech ma. Dobra. A my sobie tutaj dalej będziemy buszować. Natomiast Ludmiła co? No tutaj nic nie zbierze. Wrota duchów. Nie wiem, czy te wrota się nie aktywują, jak zniszczymy wszystkie te miasta tam w podziemiach. Być może tak będzie. Okej, oddajemy turkę. No. Długo się będzie zastanawiał komputer. O proszę. To już mamy dwie złote gęsi. To tylko się cieszyć. Dobra, tutaj wpadamy, atakujemy ich. Taka tutaj paczka ładna była, aczkolwiek to nam tu nie robi różnicy. Dobra, Feniksy. O, 33 tylko. One szybkie są, mogą być straty jakieś, no właśnie, dlatego sobie to rozegramy od razu. Tak podejrzewałem, że tak może być, trzeba by je od razu może spowolnić. Albo ewentualnie od razu się nie bawić i łańcuch piorunów rzucić. Aha, proszę, nie możemy. A czekaj, czy spowolnienie na nie działa? No, na szczęście działa, okej. Więc standardowo. Standardowa akcja, czekamy na naszych łuczników. Wszystkimi na razie się wstrzymujemy od ataku. Oni się zbliżą, a my wtedy zrobimy resztę. Jednak takie zwykłe spowolnienia się przydaje. Lamasu. Jak sobie Lamasu z nim poradzi? Dobrze sobie z nim poradzi, ale on chyba jeszcze się odrobi z popiołu, z tego co powiem. Feniksy mają taką zdolność. No właśnie. Okej. To po kolei. Atakujemy. Duszki. Nie no, niech tu leczą może. Lamasu. No ja tych uleczymy. Jeden przy okazji padnie, dobra. Tu sześciu. Vampir. No, może tak być. I tutaj dokończymy. I raz się odradzały. O proszę. Umknął mi, że jednego straciłem. Dobra, mamy stajnię odwiedzoną, czy nie? Nie mamy odwiedzonej, więc odwiedzimy. Natomiast Ludmiła może się tu ładnie wrócić i pozbierać te włości, które mi tu doświadczenia. A weź sobie. I tu nic więcej nie ma. Tu jakiś artefakt, złota podkowa. Okej, czyli tak naprawdę... Tutaj pozostaje nam... Pojedź, zobaczymy, co się będzie działo. Tam troszkę nieodkryty mamy teren. Trzeba będzie... O, wyjechał w końcu. Dobrze, akurat jesteśmy blisko, więc... I jedziemy po ostatnią część dysku. Sporo czartów mi się zdawało. Ale dobra. Bierzemy ostatni dysk. No dobra, już. Co to nam tu pokazuje? A, tu nam może aż pokazuje i musimy tu przejść. Myślałem, że to troszeczkę inaczej wygląda, ale okej. Gdzie mamy? A, tu jest, proszę. No dobra, to chciał, nie chciał. Czy da radę?
No nie da rady. No to dobra, no to siłą rzeczy, tak musimy iść w stronę zamku. Ludmiła to sobie tutaj dalej bada tereny. No i dodatkowe zadanie mamy już część, teraz iść w miejsce, w którym znajduje się za Aż. No i dobra, to sobie tam zaraz będziemy szli. Oddajemy turkę. A proszę. Tutaj jeszcze takie miejsce się ukryło. No zobaczmy, co on tu ma. A no tak. Trochę tego, trochę tego. Dobra. Brykiemy się, to od razu przyjdzie nam iść do tamtego miasta na Zwyśle Głównego. I dobrze, bo będziemy niedaleko. Ale poczekamy, bo nie ma sensu jechać, dlatego że... No właśnie, dlatego że i tak nie dojedziemy. I w tym tygodniu jednak nam się nie uda zbudować tej łzy Aszy. Ludmiła, wracaj do zamku. No właśnie. Wyjeżdżaj mi stąd. Przepraszam. Dobra, przekażemy może tak. Ten dysk przekażemy Ludmile. O, w ten sposób. Natomiast Anastazja od razu będzie mogła... Czyli tutaj trzeba ten ulepszony portal zbudować. Okej. I teraz będziemy mogli się tam przenieść, rozumiem? Czy ja w ogóle w mieście jestem? Chyba jestem, dobra. O, jednak nie byłem. Dobra, przenosimy się tutaj. Stąd sobie możemy wziąć te wszystkie jednostki. Czy możemy coś dokupić? Możemy. Nawet wszystko nam się udało kupić. Okej. I Ludmiła niech zasuwa po tą łzę Aszy. Gdzie ona jest tutaj? I oddajemy turkę. Jest to ostatni dzień tygodnia. No i to było do przewidzenia, że tam teraz będzie uciekał. A my sobie możemy już Anastazją tutaj jechać w tą stronę. Ale to wam wszystko pokażę już w następnym odcinku. Także ja tak lubię sobie kończyć. Kończy się tydzień, także ja kończę odcinek. Nie zawsze tak jest, ale jak się tak zgrywa, to jeszcze lepiej. Także ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam was do kolejnych. Trzymajcie się, cześć.